Udało się podsumować społeczną akcję Łódzka Flaga na krańcach świata. Pomysł pojawił się rok temu. Szukaliśmy jakiegoś pomysłu promocyjnego, a ten okazał się zaskakująco prosty i zaskakująco efektywny. Rozdawaliśmy flagę Łodzi osobom, które wyjeżdżają za granicę albo na jakieś ciekawe wyjazdy poza Łódź. Prosiliśmy te osoby o to, żeby w tych miejscach robiły sobie zdjęcie z tą flagą i przysyłały do nas. Takich zdjęć wpłynęły setki flag i pojawiły się w 70 miejscach na całym świecie. Na tak zwaną transpolarną magistralę kolejową, czyli zaginioną syberyjską kolej widmo. Ostatni wielki projekt Stalina, który próbował wybudować linię kolejową za kołem podbiegunowym. Nigdy się tego planu nie udało zrealizować. Na Słowacji, w słowackim raju. To jest takie pasmo górskie, dosyć specyficzne, związane z takim chodzeniem po górach wąwozami dolin rzecznych, wspinaczką. Byliśmy na Krymie, byliśmy uczestnikami drugiego międzynarodowego zlotu turystów kolarzy. To jest niedaleko już granicy Ukrainy z Rosją, jakieś tam 100 kilometrów może gdzieś od granicy. To jest taka miejscowość raczej nieturystyczna, położona bezpośrednio nad Morzem Azowskim. Dziś z uczestnikami wszystkich wypraw spotkała się prezydent miasta Hanna Zdanowska. Flagi nadal można pożyczać z Urzędu Miasta. Wystarczy skontaktować się z Biurem Informacji i Komunikacji Społecznej.